Scavenger! A ja wziął Shamasa. Co? I to było zajebiście śmieszne, szkoda, że tak cicho to powiedziałeś. Gość tak siedzi, a ja brzusio macam. A nie, masam. Masam, to jeszcze lepiej. Ja tak, co on tupie dojść? Ej, dosuj się do mikrofonu, bo ty jesteś teraz śmieszny, to muszą cię ludzie słyszeć. Ja on śmieszny? Jest teraz śmieszny, musimy szybko odcinki robić, zanim ta pasta minie. Dokładnie. Najbogatszy, to jeszcze mi będzie telefon kradł. No kurwa, bez jaj. Powiedziałeś, że jebacz telefon. Ale nie powiedziałem, że się go wyrzekam. Wyrzekam się... Wyrzekaj się jaśniej. Powiedziałem jebać go. Sobie idziesz po mieście, upada ci telefon i to wie... Proszę, bo pan nie powiedział, że pan się go wyrzeka. Proszę z powrotem. Nie, to jest bardziej takie... Nie, to jest bardziej takie, że ktoś je sobie chipsy, nie? I on jebać te chipsy, on ty podbiega, wyrywa mu. No co? Powiedziałeś, że je jebiesz, no to kurwa. Pokaż, jak jebiesz chipsy. Pokaż, jak jebiesz chipsy. Dobrze. Czy Monty jest człowiekiem? Jestem papieżem. Jest, działa, jest normalna klawiatura. Co ja mam robić? Grać. Kurwa, idę spać, bo jest ciemno. Jest tak czarno, że nic nie widać, znajdź. Idę spać. Dobranoc. Gdzie ja idę w ogóle? Gdzie ja kurwa idę? Opowiem wam śmieszną... Gdzie ja kurwa idę? To jest śmieszniejsza historia w sumie. Bo nic nie wiem. Gdzie ja kurwa idę? Tu jest obóz piratów? Gdzie ty kurwa idziesz? Nie wiem. Ej, zgaś światło w pokoju, to będziemy coś widzieć. Ale tak na chwilę, żebyśmy nie dostali epilepsy. Ej, tak nie, za chwilę, bo nic to nie zmienia, o dziwo. Ja cię poprowadzę, bo ja jestem dobry w chodzeniu w mroku. Gotowy? Zawróć. Ciekawe, dlaczego jest dobry w chodzeniu. Idź w lewo. W lewo, nie w prawo. I lewo, cały czas prosto. Prosto, nie, w lewo. Nie, w lewo, troszkę. Troszkę w lewo. Troszkę w lewo. O tam. A nie. No idź tam, tam są jakieś konstrukcje, może to palisada. Idź. Tak, widzisz, dobrze cię prowadziłem. Mówiłem? W prawo. Jak się kroczyło przez mroki LSD przez 2 lata, to się kurwa wszędzie odnajdziesz. No i? Widzisz, mówiłem. Pan Henryk. Witam pana Henryka. Dzień dobry. Chuj, odezwij się. Po co chcesz z nim gadać? To jest chuj. Koniec. O, koniec, zresztą pogadam. Co za pizda. To jest w prawdziwym życiu. Monty podchodzi pod jakąś kobietę. No cześć, co tam? A tak się nie odzywa. Koniec i idzie. Matko. Wezmę komuś panie. Skip. Skip tą grę. Gdzie jest łóżko? Teraz łóżka nie zna... Wiesz, że możesz odpalić pochodnie, mistrzu? O. O. A przedtem nie widzę, zgaś światło. Wcześniej chciałem go po prostu pokazać. Chciałem mu pokazać. Czemu ja dalej chuja... Bo nie zaświeciłeś pochodni. A nie, ty lol. O kurwa. Ta chata to jest... Ta chata to jest teleport do pustki. Chodzisz tam, jest czarno. Ale na zewnątrz jest jasno. Co ja mam robić? Questy, pod J masz dziennik. J? A tak. Nie B? Nie. B jest statystyka. Statystyka. N? A wyjdź z tego. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. J. Kurwa, to L? L jest dziennik. Tak siebie wielbisz, że pod J widzisz Jorwana. O! Nie wiem, nie. Zawstydził się chłopak. L? Nie, po prostu L? To jest takie kwadratowe J, zauważ. J to jest po prostu podkręcone okrągłe. On wszystko do swojej ideologii kurwa przeniesie. No to nie jest moja ideologia. Postaw sobie J. A wiesz, że J to jest takie I, co ma laskę? Nie. No nie. No chujowe nie. A to jest po prostu drabina, kurwa. No nie, bo drabina musi mieć więcej stopni. No ale ta ma jeden, bo jest upośledzona. No, ja nie piszę tych zasad, nie wymyślałem. Aha! Bo jak uczą dzieci w podstawówce, znaczy w przedszkolu i tak, to taki mówią, nie? Tak, powoli. Ha, to taka drabina. I potem dziecko myśli, że drabina ma jeden stopień, kurwa. I jak widzi próg zwalniający na ulicy, to patrz, mamo, drabina, kurwa! That's how life works. No, graj, graj. A co mam robić? No, te questy, co tu masz? Plaza na północy. O kurwa. Nie wiem, to ty się wpierdoliłeś do Jarkendaru, to ty tu grasz, no to musisz wiedzieć. Nie wiem, kto się wpierdolił.
A nie, taki był deal, że ty przychodzisz Jarkendar, przypomniałem sobie, tak! Wiesz... Ja chciałem tylko przypomnieć o najlepszym tekście Sei. Gdzie są moje zwoje? Gdzie są... Ja chcę białe achievementy, nie czarne! No, to Monty, są najlepsze Sei. Skocz pofył go! Dobra, chłopaki, gramy dalej, znaczy ty grasz. Teraz należę do ekipy Morgana i mam wyczyścić ze stworów północną plażę. A do ekipy Joywana to już nie. Te stwory go zajebią. Zbyt wysokie progi. O, ktoś mnie zajebie. Tak jak w realu. Przecież w realu żyjesz. Czy nie grasz w Madrycie, nie jest Madrycie. Mieszkam w chuj. Ale to było suche, ja bym bo... Ty, ale to jest fajna seria, bo na Pragi nie ma suchych żartów. Chyba, że mam tu coś powiem. Tak. Znaczy, kurwa, na plan mapy kurwa nie mam do Jarkendaru! Bo se nie kupiłeś! W ogóle kupcie... Nie dostałeś od maga jeszcze mapy z tymi... No był mu tego cwela i mi nie dał. Ale chuj z niego. Idę do cwela. Idź mu w pierdol. Monty, bo się zresetował timeline. Ty nie najebałeś jeszcze temu wiśniakowi na bagnach. O, ty głupiego ją... Możesz go znowu zabić! Franco! Teraz nie będzie Franco! Teraz będzie zdechły Franco. Czemu nie lubisz Franco? Nikt nie lubi Franco. Franco to taki typowy Polak. No... Nie... Nie... Po prostu Polak. Tak. Jak jeżdżę we Wreckfestie, to w większości tras jestem w top setce na świecie, ale się tym nie chwalę. To, że tym się nie chwalę, ale jestem w pierwszej setce. Ale się tym nie chwalę, nawet o tym nie mówię. Wyjebane. Nigdy o tym nie mówię. Nie. Zawsze tym przemilczą. Parzy. Bora rąsi. Bo to masz ucho, żeby trzymać za to... Patrz, to ucho nie po to masz ucho, żeby wlewać sobie wrzątek do ucha. Dobrze. Nie, Monty, nie, nie rób tego. To był żart. Aha. Taki jest Electronic Arts. Oni są wielkim żartem. Monty, coś mi się wydaje, że twoja pasta zniknęła już. I to w chuj. Ale już wróciła, bo znowu nas rozśmieszyłeś. Po prostu graj. Po prostu graj. Co 10 minut coś się śmiesznego wydarzy. No tak, tak to działa w sumie. Smutne jest to, że przez to, że siedzimy już tak długo razem, to te wszystkie najśmieszniejsze momenty są już za nami. Ale są były tylko dla nas. Wbijajcie na Patronite! Na Patronite! Gdzie robimy remake'i, że... Tak, nie, po prostu nie nagrywaliśmy i było śmiesznie w chuj, a teraz nagrywamy i już nie jest tak śmiesznie. Znaczy zaraz będzie śmiesznie, bo jak Monty coś odkurwi. Monty, czemu mówisz z tym murzynem? Odkurw coś. Odkurw coś. Odkurw coś. Co? Czemu? Odkurw coś. Powiedz coś. Coś. No ale co? No i co? Zrobiłem to, czego ode mnie chciałeś i wcale nie jest śmieszniej. Czuję się oszukany. Dobrze, jeszcze raz. No co? Jeszcze raz. Co? Co, co? Jajco. Jesteś na poziomie kabaretów już. Chyba pan chodzi. Kawajet, animują, kurwa. Nie wiem, ja się nie odzywam. Się załamał. Ja jadę do domu już. Dobra, jednak graj. Nie żartuj, tylko graj. A ja lubię żartować. No wiem, no wiemy. Dlatego lepiej, żebyś tego nie robił. Tak jak Kościół katolicki żartuje, że w ogóle z nazistami nie współpracowali. Dobra. Dobre, ale mogę to zrobić jeszcze lepiej, mogłeś to zrymować. Tak jak Kościół katolicki żartuje, że z nazistami nie współpracuje. Widzisz, Monty? I ty jesteś raperem. Jestem raperem. Chujowym. Ścieram rymy jak z maszyny. Ale to było kurwa żałosne. Że on te rymy wszystkie podjebał z jakiegoś generatora. Generator rymów. Jest takie na coś, Google. Tam słowa. Tutaj. No, wpiszę jeszcze słowo nawet... konewka. Ja zauważyłem ostatnio już bardzo śmieszną rzecz. Odkąd rzuciłem dragi, bardzo często rymuję, nie wiem, po prostu gadam albo piszę z kimś i rymuję. I tak, o kurwa, znowu! I tak parę razy na dzień. Mówię, Monty, już się wkurwia, co moich rapsów nie szanujesz? Tak. Szczeram rymy jak zmaszany. Aku, skacze, a Jordan... Nie, to jest chujowe. Płacze, tak? To jest chujowe, przemyślałem to sobie. A to już, Monty, zazwyczaj jak już coś jest w trakcie czegoś, to wtedy przemyśla to. No, bo to... Monty w połowie żajtu, o kurwa, to jednak chujowe będzie. To nie mówię. Wiesz, to i nisz, ale dupa, słyszałem 10 sekund. Co wymyśliłem? Abyście mi...
Nie wymyśliłeś! Ktoś to powiedział parę sekund przed tobą, przy tobie! Ale śmieszne jest to, że wyście to wymyślili, a 10 sekund ja sam to wymyśliłem! Nie! Tak było! Nie! To jest plagiat i to jeszcze chujowy! Ja nawet nie wiedziałem, że wyście to powiedzieli! Ale to jest nieświadomy plagiat! Tak, ale to sarkastycznie powiedziane, a Monty, ej, tu jest zajebiste! No, właśnie chodzi o to, że myśmy to uznali jako... jak najbardziej żałosne rozwinięcie jest skrót Initial D, aha. I ten, ej, wiecie od czego jest skrót Initial D? Initial dupa! I dumny jakby odkrył Atlantydę. No, to było piękne. Ale właśnie wiesz, co jest najfajniejsze? My czegoś takiego potrzebujemy, bo to też jest zabawne. Tak, żenada jest śmieszna, dlatego nagrywamy Pikio. Oglądajcie Pikio. Będzie 10 odcinek, z Montym nagrywaliśmy 4 godziny. Oglądajcie, jak będą wybierać papieża. Może w końcu będzie jakiś czarny. I wtedy Kościół przestanie być rasistowski. A co jakby go wybili, jak Michael Jacksona? Że o, ho, ho, jest czarny papież, rok później. Ej, czemu nie jest biały? Chyba bo się dorobił hajsu i nie chciał być już czarny po prostu. Jak Michael Jackson. Nie chciał być już czarny. Chciał być lepszy po prostu. Ja wiem. Kurwa, miało nie być dzisiaj rasistowskich żartów. A ja wam zaraz, ale ja nie wyśmiewam murzynów, bo mam kuzyna murzyna, więc mogę. No dokładnie. Bo chodzi o to, że ja tylko na tych materiałach jestem taki ham i taki zły człowiek. Wiecie, że to jest w każdym odcinku Jojwan mówi, że nie jest taki jak na pewno. No bo ja naprawdę taki kurwa nie jestem! Musisz sobie to powtarzać, żeby to się... Nie sobie, im, żeby nie myśleli, że taki człowiek jest normalnie aż taki skurwiały. No nie jestem taki skurwiały w życiu, tylko na materiałach. Nie wiem czemu. My jesteśmy bardzo mili. Ktoś do mnie napisał, o kurwa znowu życzenia, jebie mnie to. A co, jak to twoja dziewczyna? Nie, moja dziewczyna już sobie pisaliśmy. O, gościła mnie od rana. Teraz już nie. Bo teraz ja jestem z wami, a ona jest gdzieś tam. Więc... Jest gdzieś tam. No, tam, no gdzieś tam. Ona teraz z koleżankami przecież... gra w Gothica 3, Ona nie gra w gry. Smuteczek. Ona nie słucha muzyki. Smuteczek. Monty sam się zrobił na patusa kiedyś. Pamiętasz, jak Monty był łysy? Wyglądał jak kurwa ten magik po kurwa jakiejś... Bo mnie włosy wkurwiały kiedyś. Wyglądał jak biedny Polak. Pamiętasz? Ja miałem takie zdjęcie, że on miał taką bardziej jajowatą głowę i leżał w łóżeczku z misiem i wyglądał jak moje dziecko. Mam to przecież. Dla mnie wciąż wyglądał jak biedny Polak Cygan. O kurwa. Ej, wycinamy te dissy na Montiego, nie śmiejemy się. Tak, no bo my się z ciebie nie śmiejemy. Śmieją się z tego, muszę to wyciąć, bo to wygląda. Ale ostatnio tego nie wycinaliśmy, co jest kurwa? Nabieramy skrupułów? To nie może tak być, to jest właśnie seria bez skrupułów. Tym to się charakteryzuje. Hoo 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 hoo.